Jak wygląda na próbach współpraca autora muzyki i choreografa? U nas to wygląda bardzo w szalony sposób. To znaczy, to też zależy przy którym numerze. Czasami jest tak, że akurat tak jak mówię, ja tutaj to uczyłam do teamu realizatorów, wcześniej z dużo muzyki było napisanej, więc jakby inspirację brałam już z muzyki Kuby, ale stworzyliśmy też nowy utwór, w zasadzie dwa nowe utwory i to była taka inspiracja wzajemna, to znaczy szalonego pomysłu reżysera, trochę ja pokazałam, żebym to widziała w taki sposób, a Kuba mówi, no dobra, to ja zrobimy tak, więc tak. O właśnie, tak. Inspiracje się przenikają wspólnie. No. Wiadomo, że pewnie łatwiej jest, jak jest jakaś podstawa muzyczna, już układać jak pewnie ostateczny efekt, ale jakby na tym etapie tworzenia, kiedy w ogóle nie ma jeszcze piosenki, utworu, no to też dla mnie są bardzo cenne takie wskazówki reżysera, choreografa, w jakim charakterze ma być utwór, w jakim tempie, co ma wyrażać, jaką ma energię przenosić. I akurat nam się świetnie współpracuje w tym naszym teamie. Mam nadzieję, że efekt pozytywny. Zadowalający. Mieliście tę nieczęstą okazję, bo to nie jest tak, że wszyscy realizatorzy mogą brać udział w procesie, prawda? Bardzo często muzyka jest dana, bo jest to na przykład muzyka oryginalna, w której na przykład nic nie można zmienić, prawda? Przychodzi w choreograf i jest albo mniej, albo bardziej dyktatorski reżyser i tak dalej. Ale tutaj można odnieść wrażenie, że faktycznie jest to teamwork, prawda? No to jest to szczęście, bo rzeczywiście spektakle takie na licencji kupowane, duże tytuły, które też w Polsce w wielu teatrach są grane, no to tak wyglądają, że mamy gotowy materiał, gotowa jest muzyka, gotowy scenariusz i w zasadzie to choreograf i reżyser mogą się podpisać inwencją twórczą, ale tutaj jak tworzymy coś od podstaw, to jest niesamowita frajda, można zrobić wszystko, co chcemy. Inspiracje. Skąd braliście pomysły? Mieliście pewnie tak zwaną wyjściową koncepcję, prawda? Mieliśmy scenariusz reżysera i adaptację Błaszczykowskiego, który wiedział jakby czego oczekuje. Każdy z nas też mówił, w jaki sposób my widzimy tą postać, tą scenę. Bo tutaj wiadomo, no księga dżungli, tak? Mamy zwierzęta, mamy wilki. Wilki są dzikie, małpy są szalone, zwariowane. Nie wiem dlaczego wpadło nam nagle, że właśnie jak szalona to samba brazylijska, to coś takiego. No tak, ten spektakl w ogóle jest bardzo różnorodny stylistycznie, muzycznie. Tak miał być od samego początku. Kuba Szydłowski, reżyser i twórca pomysłu tego przedstawienia, jest osobą bardzo kreatywną i znającą teatr muzyczny, prawda? Od podszewki. Tak, no wszyscy pracujemy w teatrze muzycznym od zawsze i jak gdzieś ten teatr jest naszym życiem, jakoś się to toczy. Jaka choreografia jest możliwa na tej niedużej scenie, prawda? Biorąc pod uwagę scenografię, która zajmuje dużą część powierzchni. No nie są to kościelniaki, gdzie właściwie jest cały plac do gry, prawda? I można wpuścić 60 osób do tańca. To jest tak zwana oszczędna chyba choreografia. No nie powiedziałabym, że to jest oszczędna choreografia. Bym powiedziała, że po prostu dopasowaliśmy się do scenografii. Pozmienialiśmy, jak już była scenografia, pozmienialiśmy ustawienia, tak żeby nadal to miało tą przestrzeń i dynamikę, którą sobie założyłam w ruchu, że ma być. No obsada jest mniejsza, tak? Mamy tutaj 10 osób łącznie, więc to też no, nie ma wielkiego zespołu, ale jednak mimo wszystko dynamiczne są bardzo układy, ale to też jest możliwe, bo można wykorzystać różne plany. To trochę tańczymy u góry, pod spodem, to po jednej stronie, po drugiej wykorzystujemy schody, w związku z czym staramy się zagospodarować całą scenę na maksimum. No jest troszkę industrialnie, jest oczywiście przekaz współczesny, a to klimat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ja mam w takim razie na koniec takie pytanie. Co na pewno zapamiętacie po tej inscenizacji tej pracy? Atmosferę i ducha. Każdy teatr jest troszkę inny, ma inną atmosferę i innego ducha, o którym mówię. No są inni ludzie, inni aktorzy. I dla mnie na przykład to jest pasjonujące, jak słyszę swoje piosenki po raz kolejny wykonywane przez inne osoby, przez inną obsadę, przez tak zdolnych ludzi, z jakimi tutaj możemy pracować. To jest frajda ogromna. A takie special one. Special one. No,
To jest racja, naprawdę. Fantastyczna atmosfera. Naprawdę nie było żadnych scysji. Wszyscy ciężko pracowali, uśmiechnięci, zadowoleni. Były żarty sytuacyjne, to jest nie do przeniesienia teraz, nie do opisania. To zapamiętamy właśnie. Takie sytuacyjne rzeczy to zawsze się zdarzają. Zbiorową pracę. No i mamy nadzieję, że radość dzieciaków, którzy przyjdą oglądać i będą wychodzić stąd uśmiechnięci, roztańczeni, rozśpiewani. No. A już wiemy, że cytują głównie utwór węża. No zobaczymy, jak będzie tym razem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.